Witam bardzo serdecznie panią burmistrz Ewę Kulikowską, współorganizatora. Witam panią zastępcę burmistrza, pana Adama Kowalczuka. Przedstawiciela marszałka pana Piotra Żuka. Witam pana starostę Piotra Rećko. Witam proboszcza naszej parafii świętego Antoniego, księdza kanonika Stanisława Gniedziejkę. Witam księdza proboszcza parafii Gniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, pana księdza Adama Baranowskiego. Witam bardzo serdecznie aktorów, którzy tutaj przyjechali ze swoim występem. Witam wraz z panem Witoldem Ludwikiem, reżyserem tego spektaklu. Bardzo proszę pana Ludwika, reżysera, o przedstawienie wszystkich aktorów, którzy tutaj będą z nami prezentować swoje dzieło. Piękne dzieło. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od razu widać, że chrześcijańskie dusze. Może inaczej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. I to jakie chrześcijańskie dusze, bo to przecież rodzina Radia Maryja. Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie, bo sala jest wypełniona po brzegi. To jest dla nas trochę onieśmielające, więc prosimy wybaczyć te emocje, które towarzyszą i które znajdują swój wyraz w drżącym głosie, ale też Państwa obecność jest dla nas wyrazem wielkiego zaufania i życzliwości, dlatego uchylamy rondel studenckiego kapelusza i bardzo serdecznie się z Państwem witamy. Proszę Państwa, właściwie to nie mam ze sobą tego kapelusza ani cylindra, ale to jest taki metaforyczny cylinder. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim widzom, gościom, szanownym paniom, Państwu. Wiem, że jest tutaj z nami kwiat i kościoła, i polityki, i społecznicy, i wszyscy ludzie dobrej woli, którzy tutaj są tak liczni. Już tutaj po raz kolejny jesteśmy na wschodzie, właściwie na tych kresach polskich, dzisiejszych właściwie rubieżach, ale właściwie tutaj też bije serce bez względu na szerokość geograficzną i tu szczególnie bije to serce. I tę gorliwość i w wierze, i w patriotyzmie bardzo, bardzo da się odczuć. I przy okazji, żebym później nie zapomniał, proszę przyjąć gorące pozdrowienia i zapewnienia modlitwy i też redemptorystowskie błogosławieństwo ze strony ojca dyrektora, ojca założyciela, ojca Tadeusza Rydzyka i wszystkich ojców, którzy posługują w radiu i w telewizji, naszych duszpasterzy, ojca Benedykta, ojca Dariusza, ojca rektora Zdzisława Klawki i wszystkich innych, także prosimy czuć się otoczonymi ich modlitwą. Niestety nie mogą z nami tutaj być, czasami jeżdżą, ale wczoraj akurat była taka dramatyczna rocznica i oni, wielu z nich było właśnie na reportażach, na transmisjach, więc ta misja nowej ewangelizacji, krzewienia prawdy, wodzi ich po całej Polsce, po całym świecie, więc dlatego my jesteśmy tutaj skromnymi ambasadorami naszej sprawy, tego spektaklu teatralno-filmowego Brat Naszego Boga, którego świadkami będą Państwo za chwilę. Szanowni Państwo, za sekundkę przedstawię studentów, którzy z nami dzisiaj tutaj przyjechali. Sam też jestem studentem, chociaż wygląda może troszkę dojrzalej, ale twarzy powiadają się nie wybiera. Ale za chwilkę oni wejdą na scenę. Tylko powiem tak, aby ułatwić Państwu odbiór tej sztuki, dlaczego ona powstała, na jaką okoliczność powstała, o czym mówi, jakie jest jej przesłanie. Otóż w minionym roku pańskim, 2014, przeżywaliśmy kanonizację największego z rodu Słowian, ojca świętego Jana Pawła II. I na tę okoliczność przygotowaliśmy takiej współpracy między naszą uczelnią, Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a Telewizją Trwam, wotum dziękczynne za dar świętości Jana Pawła II. I zastanawialiśmy się, jak można najuroczyściej, najgodziwiej uczcić tę
okoliczność, która no, nie ma precedensu w dziejach i zdaje się, że długo nie będzie miała. I postanowiliśmy zekranizować jedną z jego sztuk, bardzo trudną, a tą sztuką właśnie jest dramat Brat naszego Boga. I o czym ona mówi, gdzie się rozgrywa i dlaczego Jan Paweł II, a właściwie wtedy jeszcze Karol Wojtyła ją napisał. Otóż rzecz dzieje się w XIX wieku w Krakowie, kiedy Polska była pod zaborami i tam dojrzewał pewien chłopiec, pewien młodzieniec, który nazywał się Adam Chmielowski, który miał bardzo ciekawe, pełne dramatów i no, można powiedzieć hollywoodzkich zwrotów w życie, ponieważ jako młodzieniec zapałał wielkim, gorliwym pragnieniem wyzwolenia narodu polskiego spod jarzma zaborczego i wziął udział w powstaniu styczniowym. I ta gehenna powstańcza, ona bardzo głębokim piętnem odcisnęła się na jego życiu osobistym, ponieważ w jednej z bitew, która tutaj także będzie tak skromnie pokazana, stracił nogę i już do końca swoich dni tych ziemskich był po prostu kaleką. Kiedy ten szlak wojenny zakończył się i ten topór wojenny na chwilę zakopano i trwały represje, głównie carskie, zsyłki w kibitkach do tego białego piekła na wschód, mordowanie, różne represje, przymusowe emigracje, całe to dramatyczne pokolenie, Adam Chmielowski odkrywa sobie wielki talent do malarstwa. Był bardzo uznanym artystą, który no, święcił wielkie triumfy na salonach europejskich w Monachium, miał wielu wybitnych przyjaciół, bo i Helenę Modrzejewską, aktorkę, i Leona Wyczółkowskiego, i Józefa Helmońskiego, więc to był po prostu kwiat polskiej inteligencji, któremu leżało na serce dobro Polski i on to zaważyło na całym jego życiu. Więc on został wybitnym artystą, bardzo docenionym, dostał wiele nagród i jednym z jego dzieł, które wykonał, które jest jego chyba największym testamentem, jest właśnie ten po mojej lewej będący, po Państwa prawej stronie obraz Ecce Homo. I obraz ten jest szczególnie ważny, my tę kopię wozimy ze sobą, żeby widzowie mogli także jej doświadczyć. Obraz ten został namalowany w roku 1879 i jest on szczególnie ważny z dwóch powodów, bo jest to nie tylko arcydzieło malarskie, dzieło sztuki o wielkiej wartości, ale jest to nade wszystko erupcja geniuszu nie plastycznego, ale erupcja geniuszu jego świętości. Więc to był pewien zwrot w jego życiu, ponieważ on czuł pewien niedosyt, że wpatrzenie się po prostu jak narcyz, we własnego siebie, w egoizm, pychę własnego geniuszu i talentu, to nie było jego powołanie, czuł pewien niedosyt. I postanowił porzucić blichtr świata i zaczął szukać piękna tam, gdzie tego piękna nikt nie chciał widzieć. Zaczął unikać salonów, bokobrodów wielkich hrabiów, dam z perłami, z naszyjnikami i zaczął chodzić po ciemnych ulicach Krakowa, oddawać swój płaszcz, swój ostatni kęs chleba najuboższym, których wtedy było bez liku. I tak właśnie dla świata umarł Adam Chmielowski, a narodził się brat Albert. I właśnie to był ten najważniejszy zwrot w jego życiu. Przestał być malarzem i odkrył sobie powołanie do świętości. I teraz, kiedy zmarł w roku 1914, mówiono o nim, że no, zmarł jeden z najpiękniejszych ludzi swojej epoki. I opatrzność chciała, że w tym samym mieście, w tym samym Krakowie, tylko 20 lat później, żył inny młody chłopak, też artysta, który nazywał się Karol Wojtyła. Przy czym nie był malarzem, ale był aktorem, który doceniał piękno słowa w tym wypadku i który studiował polonistykę, był znakomitym aktorem w teatrze rapsodycznym, podczas studiów to go najbardziej pochłaniało, ale on także czuł pewien niedosyt, że artyzm rozumie jakoś inaczej i postanowił porzucić aktorstwo i pójść do seminarium, zostać duchownym, zostać kapłanem. I właśnie ten zwrot w jego życiu został zainspirowany losami Adama Chmielowskiego. I Kraków stał się świadkiem, stał się sceną, na której dorastały dwa wielkie powołania, dwóch artystów, Adama Chmielowskiego i Karola Wojtyły. I kiedy Karol Wojtyła był młodym klerykiem w seminarium duchownym, przez kilka lat dojrzewało w nim dzieło Brat naszego Boga, który był jego hołdem złożonym Adamowi Chmielowskiemu za to, że zainspirował jego drogę, no jak się z czasem okazało, drogę do świętości. I później, kilkadziesiąt lat później,
na scenę wkroczyliśmy my, nasze pokolenie i czas pokazał, że ten młody Karol Wojtyła później w roku 89 wyniósł na ołtarze swojego młodszego kolegę sprzed zaledwie pokolenia na ołtarze. I tak brat Albert stał się świętym bratem Albertem, a w minionym roku, 2014, sam Jan Paweł II został świętym. I teraz po prostu czas przyszedł na nas i postanowiliśmy ten dzień, ten uroczysty dzień kanonizacji uczcić naszym skromnym wkładem, tym spektaklem teatralno-filmowym Brat Naszego Boga. I to jest nasz hołd dziękczynny złożony opatrzności Janowi Pawłowi II za te jego życiowe wybory, które teraz są dla nas inspiracją, naszym powołaniem, naszym zadaniem. No i czas pokaże, jakie wybory nasze pokolenie będzie dokonywać i czy będą to wybory słuszne. Więc to pokaże czas. I proszę Państwa, chciałbym zaprosić teraz na scenę zaledwie skromne grono naszych studentów, które jak pokażą napisy końcowe liczyło kilkudziesięciu ludzi, studentów i absolwentów, aktorów, około 12, kilkudziesięciu statystów, grupy rekonstrukcyjne Powstania Styczniowego, operatorzy, którzy już skończyli studia, montażyści, więc ta litania nazwisk studentów jest ogromna, ale nie jest możliwe, żeby oni wszyscy mogli się Państwu pokłonić, więc jeździmy w takim mniejszym gronie, reprezentując pracę całego tego grona studentów. Dlatego mam przyjemność zaprosić na scenę kilkoro z nich w rolę Heleny Modrzejewskiej, wybitnej polskiej aktorki scen polskich, ale także amerykańskiej, przyjaciółki Adama Chmielowskiego. W tę rolę wcieliła się, być może, a na pewno znana Państwu z telewizji Trwam, Magdalena Michalik. Magdalena Michalik, proszę pozwolić, że uchylę rąbka tajemnicy, jest studentką 5. roku studiów magisterskich naszej uczelni, więc jeśli dobrze pójdzie, to już w tym roku będzie absolwentką. Chociaż chcielibyśmy, żeby powinęła jej się noga i żeby była z nami dłużej w tej uczelni, no ale to chyba jest nierealne, bo Magdalena jest wybitną studentką. A nawiasem dodam, że jest seminarzystką pana profesora Sławomira Cęckiewicza i realizuje pracę, skądinąd także naznaczoną znakiem czasu, ponieważ całkiem niedawno odnaleziono doczesne szczątki Danuty Siedzikówny pseudonim Inka, sanitariuszki, łupaszki i właśnie Magdalena pisze o rehabilitacji jej pamięci pod czujnym okiem pana profesora Sławomira Cęckiewicza i jest pierwszą seminarzystką pana profesora Cęckiewicza. Także wielkie brawa, bo też jest to misja służby prawa. No ale na co dzień Madzia jest, ośmielam się powiedzieć, gwiazdą telewizji Trwam, bo nie wiem, czy Państwo na przykład we wtorki śledzą za kwadrans 20 wieczorne modlitwy dzieci. Magdalena właśnie w uroczy sposób prowadzi te modlitwy, więc można kiedyś zatelefonować i zrobić jej dowcip, podać się za małego Antosia. Madzia na pewno będzie na wizji, będzie z Państwem rozmawiała. Szanowni Państwo, jest także z nami student, niezwykle uroczy dżentelmen, który wcielił się w rolę Józefa Chełmońskiego, a także powstańca styczniowego, który na polach bitewnych powstania styczniowego z opresji uratował Adama Chmielowskiego. Karol o bardzo wdzięcznym nazwisku, ale przeczącym jego bardzo ambitnej naturze. Karol nie chciał. Nawiasem mówiąc, ten komunikat, zdaje się, że ojca Grzegorza tym razem informujący o pokazie w Sokółce i imię Karola i numer telefonu, to jest właśnie ten waszmość, więc można numer zapamiętać i nie wiem, umówić się na kawę. Ale ja pójdę z nim, żeby go pilnować. Tak, szanowni Państwo, Karol był kierownikiem tej produkcji, bardzo mocno zaangażowanym, ale na scenie pojawił się w bardzo wdzięcznym, białym fraku, niezwykle galanteryjny, pełen kurtuazji wobec pani Heleny, więc Karol nie chciał, będzie grał Józefa Chełmońskiego. Jeszcze raz gromkie brawa. I są tam jeszcze dwie osoby. I może nie będę prosił na scenie, ponieważ w pewnym sensie teraz też pełni swoją misję, ale pomacha do nas, jest z nami student 1. roku, zamiłowany fotograf i już operator, autor wielu etiud filmowych, Szymon Jędrucho. Po drugiej stronie obiektywa, ale też mu zrobimy zdjęcie, żeby poszło w wiadomościach.
I proszę Państwa, jeszcze taka szczególna dla nas obecność naszej przyjaciółki z sąsiadującej uczelni, ponieważ nie zamykamy się w jakimś getcie, jakby chcieli niektórzy uważać, w Ciemnogrodzie albo w Czarcingrodzie, jakby nie chcieli, niektórzy chcieliby nam przypisywać. Mamy wielu zaprzyjaźnionych studentów i wykładowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest z nami studentka Wydziału Sztuk Pięknych z Wydziału Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, studentka 5 roku. Nawiasem dodam tylko, że Wydział Toruński Akademii Sztuk Pięknych jest najwybitniejszym lub jednym z najwybitniejszych w Europie, a sama ta studentka jest jedną z najwybitniejszych po prostu ambasadorek tej uczelni. I to właśnie ona na okoliczność tego spektaklu przygotowała kopię tego obrazu Ecce Homo. Proszę bardzo serdecznie, gorąco przywitać Iwonę Włodarczyk. Chciałoby się zaśpiewać piosenkę Zielono Mi. Od razu widać po zielonych włosach artystyczną duszę. Iwona jest bardzo, bardzo wrażliwą, bardzo utalentowaną studentką. Zdradzę Państwu kilka tylko szczegółów, o których może powiemy parę słów po projekcji, że przygotowujemy już nowy film. Iwona pracuje nad kolejnymi dziełami malarskimi, a jedno z nich przedstawimy może po projekcji, więc Iwona jeszcze nie złamała pędzla, tak jak w pewnym momencie Adam Chmielowski, więc jeszcze troszeczkę o niej usłyszymy. I proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, wprawdzie są bardzo wygodne fotele, ale nie chciałbym po prostu za dużo zająć czasu. Tutaj z obecnością studentów na scenie wiąże się jeszcze bardzo miła okoliczność i od razu z góry Państwa prosimy, żeby po projekcji jeszcze zostać kilka minut, ponieważ studenci rozdadzą teraz wszystkim Państwu losy, albowiem po projekcji rozlosujemy kilka egzemplarzy wydanych na DVD Brata Naszego Boga, dobrze? To może Madzia z Karolem, będzie sprawniej, dobrze? Albo Iwonko, tak wy od lewej flanki i od prawej. Aha, no to może do garsteczki, żeby było tak sprawnie. Dobrze, Iwonko, Karolu? Więc prosimy zachować cierpliwie, nie podrzeć, nie połknąć, bo później należałoby szukać w torebce sąsiada losów. Także będzie potem uroczyste losowanie trzech, może pięciu tych egzemplarzy. Proszę Państwa, i tak póki jeszcze studenci rozdają te losy, powiem jeszcze tylko kilka słów o samej fabule spektaklu, o konwencji, w jakiej został przygotowany i jakich artystów udało nam się zaprosić do tego spektaklu. Otóż narratorem tej historii jest wybitny lektor filmowy, lektor Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, którego na pewno Państwo głos kojarzą z Telewizji Polskiej, pan Janusz Szydłowski. We wszystkich filmach czytał Janusz Szydłowski. To właśnie był ten narrator, mistrz mowy polskiej. A muzyka, którą usłyszymy, przepiękna muzyka, wyszła spod, jak to powiedzieć, spod pióra, spod batuty pana Michała Lorenca. Czy jest Państwu znane nazwisko pana Michała Lorenca? Skądinąd zresztą wczoraj obchodzona rocznica tragedii smoleńskiej, no, była w uprawie muzycznej przedstawiana właśnie z tematem muzycznym pana Michała Lorenca, bardzo pięknym, bardzo wzruszającym. Proszę Państwa, ostatnie dwie informacje. Ten spektakl ma taką szczególną formę, ponieważ spod pióra Karola Wojtyły on wyszedł w formie dramatu teatralnego. Natomiast nasza uczelnia, z racji na swój charakter szkoły medialnej, stało się tak, że teatr był dla niej niedosytem i ten spektakl ma taki charakter teatru telewizji, połączonego takiej fuzji teatru i filmu, stąd konwencja teatralno-filmowa. I w przededniu kanonizacji Ojca Świętego w Toruniu, w naszym kampusie Szkoły Medialnej, miała miejsce premiera i część scen rozgrywała się na żywo na scenie, a kolejne sceny były one przeplatane, ukazywane były na ekranie filmowym w postaci takich sekwencji filmowych przygotowanych w ciągu tego roku czy kilku miesięcy trwania tego spektaklu. Zatem później po tej premierze on został zrealizowany na potrzeby telewizji, więc tutaj na ekranie zobaczymy ten mariaż. Część scen dzieje się u nas na Poddaszu w uczelni, a część na scenie filmowej. Dodam tylko, że ten nasz szlak filmowy wiódł przez historyczne, bardzo piękne miejsca. Pewne sceny mają miejsce w Teatrze Słowackiego, w Krakowie, gdzie Modrzejewska występowała, w barokowym Pałacu Domskich w Toruniu i w wielu innych miejscach, w krużgankach gotyckiego klasztoru, więc te sekwencje filmowe będą w historycznych wnętrzach, także bliskich świętemu bratu Albertowi. I to by było tyle o tej konwencji. I na zakończenie dodam tylko,
póki jeszcze ostatni z Państwa nie otrzymali swoich losów, że śledzimy historię Adama Chmielowskiego od czasów, kiedy był malarzem na swoim poddaszu w Krakowie. Poznajemy jego przyjaciół, którzy teoretyzują o sztuce, mówią różne teorie, sprzeczają się na temat sztuki, zastanawiają się, co się dzieje z Adamem, który nagle przechodzi jakąś rozterkę, jest jakiś inny, nagle zaczyna się kręcić, poruszać z jakimiś podejrzanymi ludźmi, pętać się po ciemnych ulicach z jakimiś opuchlakami, więc poznajemy go w momencie, kiedy już zaczyna coś w nim pękać. Później prześledzimy jego szlak bojowy, pozna swoją przyjaciółkę Helenę Modrzejewską, natomiast clue tego spektaklu jest poświęcenie się i sposób, droga poświęcenia się ludziom ubogim. Jeden z przyjaciół, Witkiewicz, będzie chciał rewolucji czynu, aby ludzie ubodzy przez przelew krwi osiągnęli, doznali sprawiedliwości. Adam Chmielowski uzna, że trzeba rewolucji ich duszy. I tę drogę tych dwóch ludzi będziemy śledzić. Także, szanowni Państwo, czy wszyscy już dostali losy? Jeszcze nie. Kto nie ma jeszcze losów? Prosimy trzymać ręce w górze. Bo idzie kubeczek. Dobrze, także szanowni Państwo, zapraszamy na spektakl teatralno-filmowy Brat naszego Boga na motywach dramatu Karola Wojtyły w wykonaniu studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Narrator Janusz Szydłowski, muzyka pan Michał Lorenc. I zdaje się, że jeszcze kilka osób chciałoby zabrać głos, o co teraz byśmy bardzo gorąco prosili, a zaraz po przemowach i po rozdaniu losów rozpocznie się projekcja. Wszyscy już mają, tak? Ja tylko chciałabym przeprosić. To znaczy, ja mogę robić, pracować, nie umiem występować publicznie. I chciałabym właśnie jeszcze raz bardzo serdecznie powitać aktorów z teatru przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Teatr nosi nazwę Brat naszego Boga, spektakl, ale teatr studencki nosi nazwę Dobry Wieczór. Tak? Ja mam dla Państwa złą i dobrą wiadomość. Otóż w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej działają dwa teatry. Jednym z nich opiekuje się ojciec Dariusz Drążek, redemptorysta, i faktycznie ten teatr nazywa się Dobry Wieczór. Natomiast ta grupa studentów tworzy równoległy, nie na zasadzie konkurencji, na zasadzie wsparcia teatr, który jeszcze nie ma swojej nazwy własnej, ale może chyba najwyższy czas, żeby ogłosić plebiscyt. Może zamiast Dobry Wieczór, Dzień Dobry albo Dobranoc, jeżeli Państwo usną na projekcji. Więc nazwa jeszcze przed nami, ale podobno róża pachnie tak samo pod każdym imieniem, także nazwa, jeszcze jesteśmy przed chrztem, o tak. Wielkie brawa jeszcze raz dla studentów i poprosimy Pani Burmistrz jeszcze. Na końcu Pani Burmistrz. Dobrze. Czy jest jeszcze może jedno wolne miejsce? Ponieważ jest jeszcze z nami nasz pan kierowca, pan Andrzej. Panie Andrzeju, można prosić, dziś tutaj sobie usiąść. Pan Andrzej, dodam tylko, już za kółkiem jest 40 lat i bardzo cierpliwie znosi nasze studenckie gry na gitarze i śpiewy. Jest na co dzień jest modelem, a zdjęcia robią fotoradary i policja. Także, ale jeszcze bez mandatów. Gdzie są wolne miejsca? Jeżeli pan Andrzej by miał życzenie... Dobrze. To co, zaczynamy? Dobrze. Jeszcze za chwilkę uregulujemy głośność, także życzymy Państwu dobrego odbioru. Bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo. Pozwolą Państwo, Panie Burmistrz, pozwolę, że będę mógł przemówić na początku. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu nie tylko organizatorów, pan marszałek Mieczysław Baszko został zaproszony na dzisiejsze przedstawienie Brat naszego Boga. Chciałbym od razu, korzystając z okazji, że tutaj jestem już prawie jak u siebie, niektórzy mnie może pamiętają, troszkę fryzurę zmieniłem, ale muszę, ale tak? Dziękuję, proszę księdza. Wszystkim ładnie, prawda? Ja chciałbym może wytłumaczyć panią Janinę troszkę, bo tutaj widać, że jest trochę stresu. Pani Janina mówi, że jest dużo stresu, ale tak naprawdę ja na ten też stres coś mam. Gdzie jest może pani Janina? Pani Janina, zapraszam do siebie. Pani Janina mnie
moje imię zawsze przekręca z Pawła na Piotra. Ja często przekręcam panią Janinę na Joannę. Myślę, że po dzisiejszym dniu jesteśmy kwita. Ogólnie za całokształt włożony w prezentację, to co dzisiaj zobaczyliśmy i zobaczymy, przepraszam, to też jest w dużej mierze zasługa pani Janiny. I tak naprawdę, tak, dużo brawa. Pan marszałek chciał osobiście podziękować też pani, ale ze względu na sprawy służbowe, wczoraj wróciliśmy o 21:00, dzisiaj sobie grona jest na kolejnym spotkaniu. Podkreślę, że sprawa dotyczy Sokółki, żeby nie było, ale ja też będę musiał szybciej troszkę wyjechać. Bardzo mi jest przykro, ale chciałbym podziękować chociaż skromnie małymi kwiatami dla pani. Myślę, że ten stres, który już był, już na pewno przejdzie. Wszystkiego dobrego, panie. Byli państwo świadkami widowiska teatralno-filmowego Brat naszego Boga na motywach dramatu Karola Wojtyły, przygotowanego przez studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, przygotowanego na okoliczność kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II. Dziękujemy państwu za przybycie. Prosimy jeszcze sekundkę zostać, albowiem za chwilę będzie uroczyste losowanie tych kilku egzemplarzy płyt DVD Brata naszego Boga. A teraz bardzo prosiłbym jeszcze raz na scenę powitać gorącymi brawami, tak dla ośmielenia, studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Helena Modrzejewska, Magdalena Michalik. Magdalena, która wcieliła się w rolę wybitnej polskiej aktorki, w roli Józefa Chełmońskiego, malarza, wybitnego artysty i powstańca styczniowego. Karol nie chciał. Nie wiem, czy jest tutaj też Karol. I autorka kopii obrazu Ecce Homo, studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Iwona Włodarczyk. Jest, słyszy nas? Czy jest Iwonka? Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, no więc zobaczyli państwo i doświadczyli te skromne owoce naszej studenckiej pracy. Mamy świadomość tego, jak bardzo jeszcze niedoskonały jest nasz warsztat, bo należy podkreślić, że była to produkcja absolutnie amatorska, wprawdzie z udziałem zawodowców, która uskrzydliła tę produkcję, ale tak naprawdę studenci, którzy zagrali, nie kończyli szkół aktorskich. Autor scenariusza i reżyser także nie kończył szkół filmowych i teatralnych, więc było to dzieło amatorów wprawdzie, ale ambitnych amatorów i mamy nadzieję, że się państwu podobało. I bardzo państwu dziękujemy za te uśmiechy na twarzy, które się teraz malują. Widzimy, że to są uśmiechy szczerej przyjaźni i czujemy się tutaj potraktowani jak w domu, tą staropolską taką gościnnością i pragnęlibyśmy zapewnić, bo z pewnością będą państwo w Toruniu, może w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, może w Telewizji Trwam, może w Radiu Maria, więc od razu zapewniamy, żeby państwo też tam czuli się doskonale ugoszczeni, ale powiedziałbym więcej, aby państwo zechcieli tam, będąc w Toruniu, czuć się gospodarzami. Dlaczego tak powiem? Ponieważ no, tutaj odczuwamy na tych pokazach, że doświadczamy życzliwości, na którą, i mówię to z pełnym przekonaniem, bez fałszywej skromności i fałszywości, na którą nie zasłużyliśmy, bo jesteśmy tylko studentami, którzy przybyli na uczelnię, która, kiedy my tam rozpoczynaliśmy studia, która stała już od bez mała 12 lat, która mogła powstać tam nad Portem Drzewnym w Wiśle, na obrzeżach Torunia, dzięki ciężkiej pracy redemptorystów, ojca dyrektora, ojca założyciela Tadeusza Rydzyka, właśnie dzięki wsparciu rodziny Radia Maryja. Dlatego prosimy właśnie, będąc w Toruniu, czuć się tam gospodarzami, bo to tak naprawdę za sprawą państwa, tej życzliwości, która przez wiele lat jest tak gorliwa w trosce o Polsce, o dobro polskiego kościoła, że my, po prostu polska młodzież, możemy się w takich warunkach wychowywać. I te narzędzia,
narzędzia, którymi mogliśmy się posługiwać, wszystkie kamery, mikrofony, sceny, wozy transmisyjne, po prostu one mogły zostać zakupione nie przez dofinansowanie przez jakiekolwiek ministerstwo, nie przez dofinansowanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, bo po prostu takich inicjatyw się nie wspiera, a wspiera się takie, które powodują po prostu destrukcyjnym postawom, więc po prostu mogło to się sprawić. No, po prostu powstać tylko za sprawą życzliwości ludzi dobrej woli i bardzo Państwu dziękujemy. I tak na zakończenie, bo za chwilkę będzie losowanie tych płyt, bardzo Państwa zachęcamy, jeżeli mieliby Państwo życzenie, aby tę płytę sobie zabrać do domu, może podarować młodzieży, tej komunijnej, może tej, która będzie szła do bierzmowania, ponieważ właśnie dzięki staraniom ojca dyrektora mogło się stać faktem, że te płyty mogły zostać wydane na DVD i właściwie życzenie ojca dyrektora, które tylko po prostu tylko spełniamy, jest to, żeby móc je dystrybuować na tych pokazach tylko tak, aby te koszty produkcji tego wydruku mogły się zwrócić. Także jeżeli Państwo mają życzenie, tam można za ofiarę 10 zł ten egzemplarz sobie nabyć. A jeżeli ktoś jest gorzej sytuowany, to prosimy, studenci na pewno nie odmówią, można wziąć egzemplarz i radować się tym, bo może zechcieliby Państwo się tym z kimś podzielić, a dostaliśmy tutaj sygnał od organizatorów, że były jeszcze chętne i wiele chętnych osób, które chciały tu być, ale niestety zabrakło miejsc, a nie mogło być kolejnej projekcji, ponieważ był już zaplanowany kolejny, który będzie zaraz po tej inicjatywie. Także bardzo gorąco Państwu dziękujemy za tę inicjatywę i bardzo, ale to bardzo nisko się Państwu kłaniamy. Czcigodni księże, panie starosto, szanowni Państwo, jest mi bardzo miło gościć właśnie Was, młodych aktorów, właśnie Was, młode takie osoby, które świadczą o Bogu, które zastanawiają się czasami, co robią, które zastanawiają się nad życiem. I ten Wasz spektakl, teatr, film, bo tu są różne rodzaje widowiska, myślę, że w przededniu takiego dnia, jakim jest Miłosierdzie Boże, Dzień Miłosierdzia Bożego, napawają nas trochę optymizmem, pozwalają, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Państwa, ale przynajmniej pozwalają zastanowić się nad życiem, troszeczkę zwolnić, nie biec w takim szaleńczym biegu życia. I w tej chwili chciałabym podziękować bardzo, że przyjechaliście do nas, że właśnie burmistrz i urząd miejski mógł wesprzeć właśnie taką inicjatywę dla mieszkańców. Myślę, że Państwo nagrodzicie ich jeszcze raz gromkimi brawami. Przyjadą do nas jeszcze nie raz. Ale takie wyrazy uznania za inicjatywę, którą warto wspierać, chciałabym złożyć na ręce pani Hołownia. Pani Jasiu, zapraszamy tutaj. Gromkie brawa dla pani Jasi, bo to pani Janina właśnie była inspiratorką. Pani Jasiu, wszystkiego dobrego. Jeszcze wiem, że ksiądz proboszcz Niedziejko chciał przemówić, więc zapraszamy tutaj. Ksiądz proboszcz też uczestniczył w tej inicjatywie. I drodzy Państwo, zgłaszajcie takie potrzeby. Widzę po dzisiejszym właśnie spektaklu, po dzisiejszych Waszych twarzach, uśmiechach, że takie spotkania są niezbędne. Takie spotkania są potrzebne po to, żeby leczyć duszę. Drodzy Państwo, tak jak było tu w filmie, burmistrzem się bywa, a człowiekiem się jest. Dziękuję bardzo. Siostry i bracia, jesteśmy tą wspólnotą, która przeżywa tę oktawę wielkanocną, a wraz z tymi dniami świętymi przeżywamy to wydarzenie
spotkania z Ojcem Świętym, świętym Janem Pawłem II, w Jego ciele, brat naszego Boga. Nic się nie dzieje bez woli Bożej. Tak się składa, to tak trzeba znaki czasu też chyba rozszyfrowywać. Dzisiaj Wigilia Bożego Miłosierdzia. 10 lat temu w Wigilię Bożego Miłosierdzia odszedł do Pana, do domu Ojca, papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. I dzisiaj, w tą 10. rocznicę śmierci Ojca Świętego, no dzisiaj, 2 kwietnia, ale Wigilia Bożego Miłosierdzia, kanonizacja, Wigilię Bożego, na Boże, Bożego Miłosierdzia. I dzisiaj Sokółka, nasza tu społeczność, miała tu łaskę, ażeby wniknąć jeszcze kolejny raz w tajemnicę tej wielkiej osoby, świętego Jana Pawła II. Padły słowa bardzo pokorne, że amatorzy zagrali to dzieło świętego Jana Pawła II. Ale to, słuchajcie, dzieło jest wielkim dziełem. Ono ma wiele wartości. To wielkie też i przesłanie. I tak bogate w treści dzieło świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły, sprawia, że nawet i amatorzy stają się mistrzami, aktorami. Czy nie, czy to nie prawda? A więc to, co ma wartość i to, ta wartość, która wchodzi do człowieka, czyni człowieka także ubogaca i mistrzem. Więc gratuluję naszym to wspaniałym aktorom ze Szkoły Toruńskiej i dziękuję za tą możliwość przeżycia tego popołudnia Wigilii Bożego Miłosierdzia. Tak się też składa, że miałem możliwość poznać autora książki opracowania źródłowego o świętym bracie Albercie, o Adamie Chmielowskim. Przybywają do nas pielgrzymi z różnych miejscowości i z Polski, i spoza granicy, ale też byli pielgrzymi i z Miechowa, tam gdzie rozegrała się ta dramatyczna potyczka powstańców styczniowych z kozakami. I właśnie tam taki szczegół, bo znam to, czytałem i tutaj dla uzupełnienia, bo na pewno filmowo nie dało się tego pokazać, tak, w szczegółach historycznych w oparciu o te fakty. I o to, że ksiądz autor opisuje w oparciu o relacje, tam i źródła historyczne, kiedy potknął się lecz, to strzelono do tego konia. Spadł i z tą nogą. Potem kozacy strzelali do Adama Chmielowskiego. I ty wszyscy się zastanawiali, właśnie tak jak pisze autor. Żadna nie trafiła kula, tylko normalnie ziemia się pyliła od tych pocisków, które padały obok leżącego Adama Chmielowskiego. Żadna kula go nie trafiła. I potem go dopiero, tak jak tu było pokazane, wzniesiono. I też no, dramaturgia się rozegrała, ale taka była wola Boża, że on został uratowany. Potem we Francji doprawiono mu tą protezę i też trzeba było naprawdę takich ludzi złych, którzy ukradli mu to dobrze przygotowaną protezę. Potem on drugą dorobioną mu protezę, którą chodził po Krakowie i było wtedy mocno słychać, kiedy brat Albert przechodził właśnie po ulicy. Także postać niezwykle i dramatyczna, ale jakże wewnętrznie bogata. I tutaj się, prawda, objawiają te sprawy Boże. I poszczególnych, na poszczególnych osobach, wspólnotach, na narodzie. I kiedy, tak już kończę, bo się nie rozgadam, ale tak popatrzmy na polski naród.
jakie wyciągamy wnioski? Ile jest szlachetnych, dobrych ludzi? Są ludźmi. To jest człowiek. Ecce homo też. I każdy z nas taki ma być człowiekiem. Ojciec Święty, personalista, Święty Jan Paweł II nauczył nas być też człowiekiem. A siłą, która nam pomaga być człowiekiem, to jest najwyższy, najlepszy człowiek, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Był siłą dla brata Alberta, był siłą, pomocą dla świętego Jana Pawła II i życzę, żeby to Wigilię Bożego Miłosierdzia, jutro przeżywając to święto Bożego Miłosierdzia, uczyć się tego miłosierdzia od Chrystusa, od tych świętych ludzi, i być świadkami na te czasy, gdzie to Boże Miłosierdzie tak marnie okazywane nieraz. Ale jeszcze raz dziękuję. I chciałbym podziękować i naszym władzom tutaj za pomoc, pani burmistrz, panu staroście i biuro Radia Maria przy naszej parafii, które nie jest tylko statystycznie wymieniane, ale działa. Bóg zapłać, panie Jezu. Zapraszam jutro. Będziemy też przeżywali, no oczywiście, święto Bożego Miłosierdzia, ale raz z jutrzejszą niedzielą będziemy przeżywali też piątą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na mszę świętą o godzinie 10:00. Zapraszamy dostojnych gości i wszystkich tu zgromadzonych. Szczęść Boże. Ja tutaj jeszcze szepczę do prawego ucha księdzu proboszczowi, żeby został z nami chwilkę na scenie. Zaraz powiem dlaczego. Bardzo, bardzo przepiękne słowa, co do których nie ośmielam się nic dodawać, a jako wdzięczność niech słowa zamilkną, a przemówi ten gest tego kwiatu i bardzo dziękujemy, dobrze? Ksiądz proboszcz prosi, żebyśmy przekazali pozdrowienia ojcu dyrektorowi. Przekażemy i na pewno dostaniemy po uszach od ojca dyrektora i pytanie, czy się dobrze spisaliśmy, czy byliśmy godnymi ambasadorami uczelni. Powiemy, że tak i być może spamiemy, ale powiemy, że byliśmy. Ale mimo wszystko prosimy jeszcze księdza proboszcza o pozostanie i za chwilkę jeszcze poprosimy kolejne osoby na scenę. Może panią Janinę i jest pani jeszcze Janina? A jest pani Janina, jest na scenie i może pana starostę. Gdzie jest pan starostę? No możemy, tak? Bardzo prosimy. Ponieważ uroczyście wylosujemy te trzy egzemplarze brata naszego Boga, ale tak tytułem anegdoty, która mi się przypomniała, bo faktycznie ksiądz proboszcz jako kapłan jest stróżem prawdy i zaiste jest prawdą, że to nie brat Albert otrzymał tę śmiertonośną kulę, tylko koń, który upadając zmiażdżył nogę bratu Albertowi. Ale brat Albert bynajmniej nie był ponurą postacią, był człowiekiem o wielkim poczuciu humoru i z tą jego protezą czy protezami wiąże się wiele anegdot, między innymi ta, że miał jakiegoś ucznia czy młodego przyjaciela, artystę, który jakoś przez niefrasobliwość w sumie poznawszy go nie wiedział, że on jest kaleką i że ma tę protezę i po prostu gdzieś w pracowni na poddaszu będąc poprosił go uprzejmie, czy mógłby mu pomóc zdjąć buta. A te buty dawniej były takie, że się siadało na krześle, wystawiało nogę, stało się nad nią okrakiem i się ciągnęło. No i ten nieborak wyciągnął buta, a razem z butem całą protezę i wtedy brat Albert Adam Hiosk mówi: jak nogę mi wyrwałeś, ała, jak krwawie umieram. No i tamten omdlał podobno ze strachu. No więc takie to były anegdoty, więc nawet na cierpienie można patrzeć z uśmiechem. Ale to tak tytułem tylko takiej anegdoty. Natomiast teraz prosilibyśmy o... Może zaczniemy od... Może od księdza dobrodzieja proboszcza, żeby... No bo trzeba podkreślić, że los państwa jest w rękach księdza proboszcza. Jakby nie było. O wylosowanie pierwszego numerka. A prosimy o ich wyciągnięcie z torby, powiadam, swojej lub sąsiada. Numer 27. 27. Czy ma ktoś numer 27? Tak, widać uśmiech satysfakcji i radość na twarzy. Wielkie brawa. Prosimy. Dobrze. Prosimy następny. Nie trzeba dowodów w sprawie, ale jest 207. Ja żartuję, 207. Karol poszedł właśnie, proszę na całym zasadzie, bo Karol poszedł po płytę, tak. Chwilę stopniujemy napięcie, jak w filmach Hitchcocka, a w międzyczasie prosimy o drugie losowanie, panią Janinę, dobrze? Los dla pani można w antyramę nad telewizorem powiesić.
Jaki numer, pani Janino? 109. 109. Proszę bardzo, brat naszego Boga dla pani. Pocałunek w rękę czy w policzek? Obstawiamy. A może w rękę i w policzek? Tak, tak, po staropolsku. Dobrze. Numer 109. Czy jest ktoś, kto identyfikuje się numerem 109? Czy pani Janina także stopniuje napięcie i robimy dodatkowe losowanie? 109 po raz pierwszy, 109 po raz drugi, 109 po raz drugi, trzy czwarte. 112. Kto ma numer 112? Albo 12, może 11. 112. Pani Janina się droczy z nami. Tak, dobrze, to jeszcze do trzech razy sztuka. 180. Mamy numer 180. Jest pani 180? To możemy zamazać to zero. To ja proponuję, żeby był i wilk, i owca cała. Kto będzie wilkiem, kto owcą. Obie panie będą laureatkami. Co pani na to? Zapraszamy na scenę. Niech sprawiedliwości stanie się dalej. Tego Karola prosimy o pójście po jeszcze jeden egzemplarz. Ja tu przetrzymam w ten czas. Tak, prosimy także panią. Prosimy bardzo. No i jeszcze prosimy o szczęśliwą rękę. No, jednak los państwa jest także w dłoniach, w rękach polityków. Momencik, proszę, tutaj jest płyta dla pani i płyta A. 148. Jest pani? Zapraszamy. Tu prosimy o wręczenie płyty dla pani idącej z prawej strony. I jeszcze pani. Same panie wygrały. Tutaj trzeba jakieś parytety wprowadzić, bo tutaj jest, nie są wdrażane standardy Unii Europejskiej. Może nas pozamykają. Żartujemy. Tak, szanowni państwo, prosimy pani prezentarz. Pani pyta, czy można uciekać. Można uciekać w popłochu. Nie gryziemy, połykamy w całości. O, tutaj jest płyta. No więc, szanowni państwo, więc tym samym no, nasze spotkanie powolutku dobiega końca. Odpowiadając jeszcze tylko na słowa księdza proboszcza, wspaniała jest ta okoliczność i niezmiernie jesteśmy państwu wdzięczni wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego spotkania za to, że mogliśmy tutaj przybyć. A uchylę tylko rąbka tajemnicy. Nie wiem, na ile uważnie państwo słuchają Radia Maryja i ojca dyrektora, ale on już zdradzał kilka szczegółów, albowiem studenci przygotowują kolejną rzecz i nie zakopują gruszek w popiele, ponieważ powstaje kolejny film, to będzie krok dalej, to już nie będzie konwencja teatralno-filmowa, tylko to będzie już krótkometrażowy, a może średniometrażowy film fabularny, którego prapremiera będzie miała miejsce na okoliczność Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Tam w kampusie, gdzie powstaje świątynia, będą błonia, piękna prapremiera. Za dużo już powiedziałem, ojciec dyrektor mnie da mi po uszach. Ale jeżeli są państwo ciekawi, to tematem tego filmu będzie błogosławiona Karolina Kuskówna. Tak? I taki maleńki detal, Iwona, która na razie jeszcze nie odsłania jej, Iwona, która na tę okoliczność brata naszego Boga przygotowywała obraz Ecce Homo, przygotowuje także dwa obrazy na tę okoliczność. Jest to długotrwały proces, wszystkie etapy, naciąganie płuc na ramy, krosna, podobrazie, grunt i tak dalej, słowa, których nawet nie potrafię wymienić, ale w każdym razie będzie tam pewien wątek dziewczyny imieniem Teresa, przyjaciółki Kuskówny, która zostaje zgwałcona przez kozaka i po prostu no, boryka się z tym dylematem przyjęcia tego potomstwa i ona pod wpływem śmierci Karoliny Kuskówny przyjmie to dziecko na świat. I jako taki symbol, pewna taka metafora takiej ufności i zawierzenia swojego losu właśnie opatrzności w tej scenografii, w tej izbie Teresy będzie obraz Madonny z Dzieciątkiem, który będzie tak prefigurował, a później pokaże, że ta Teresa szczęśliwie przyjmie to dziecko. I w przygotowaniu na razie, Iwona mówi, że na razie w 20% przygotowaniu jest obraz Madonny z Dzieciątkiem, jest to obraz Andrea Mantegni z XV wieku, renesansowy, wspaniały malarz. Iwona specjalizuje się w malarstwie gotyckim i renesansowym. Już możemy uchylić rąbka tajemnicy i jest przygotowana kopia kolejnego obrazu. Także to tylko tytułem ciekawostki. Są państwo pierwszymi, którzy się o tym dowiadują.
jeszcze w obliczu kamer i lokalnej telewizji, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy się z Państwem podzielić. A tym samym pragniemy się z Państwem pożegnać tak po chrześcijańsku, po staropolsku, ale i tak jak się żegna rodzina Radia Maryja. Jeżeli tylko mieliby Państwo jeszcze porozmawiać ze studentami, oni będą tam dla Państwa czekać, może zdaje się, tutaj są rodzice któregoś z naszych studentów, ale nie wiem, bo nie spotkałem jeszcze. Także, no cóż, Szanowni Państwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.